To wyjątkowy dzień. Co my tu manifestujemy? Manifestujemy po pierwsze, że jesteśmy piękni, jesteście piękne, jesteście przystojni, dobrzy, jesteśmy razem i idziemy ku przyszłości. Bo co jest ważne? Nic nie jest mniej ważne, albo najważniejsze jest wspólna praca dla dobra naszej ojczyzny. Mogą być różne posunięcia, mogą być różne konflikty, a pamiętajmy, w długiej perspektywie liczycie trochę wspólne. Witam swoich dostarczycieli owoców przed lat. Sklep Otowa Pewny na Opolskim Gdańsku. Niestety te sklepy nie mają teraz łatwo. Padają. Szkoda, fajnie było wpaść do nich. Owoc był wyjątkowy. Wiedzieliśmy, z czym się spotykamy. Ale może za jakiś czas przywrócimy te małe sklepiki owocowo-warzywne. Witamy serdecznie najmłodszych gdańszczan i tych nieco starszych. Witamy gdańszczan na rękach trzymanych przez rodziców. Przepraszam, że jestem do Państwa tyłem, ale niestety nie jestem naraz z trzech stron. Za chwileczkę słyszeliśmy przed chwilą, jak bił dzwon na świętej Katarzynie. I to dosyć ważne. Bractwo dzwonnicze ze świętej Katarzyny postanowiło w ten sposób uczcić naszą paradę. Pamiętajmy, że... Dzień dobry, cześć kochani! Pamiętajmy, że przed laty, kiedy do Gdańska wjeżdżali polscy królowie, biły wszystkie dzwony Starego Miasta, a na gdańskich murach biły armaty. My to przywrócimy. Będą biły dzwony, armaty, no może też będą biły. Już nie mamy tych murów. Witamy policję. Piękne dziewczyny z policji i przystojniaka schowanego w aucie, który tam coś surfuje w telefonie. Fajnie, że jesteśmy razem, ale jesteśmy razem po to, żeby manifestować wartość, jaką jest niepodległość. Niepodległość, którą kształtujemy każdego dnia z uporem, mozolem. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Nikt nie obiecywał, że będzie cały czas wesoło. Ale ważne jest, żebyśmy kształtowali ten nasz kraj w poczuciu odpowiedzialności i wzajemnego szacunku, czego sobie i Państwu życzę. Cześć kochani! Witamy serdecznie Gdańszczan! Najmłodszych i starszych, a będę mówił dalej. Dzieciaki, za chwilę zobaczycie niesłychaną chorągiew husarską jego mości pana Mieczysława Struka. Pamiętajmy, husaria. Husaria to takie F-35 końca XVI wieku. Nie było na świecie formacji, która mogła się ostać, kiedy szarżowała husaria. Starajmy się, podziwiając konie, nie wznosić głośnych okrzyków ze względu na to, żeby koni nie płoszyć. Ale za chwilę zobaczymy właśnie husarię, chorągię husarską jego mości pana Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Ale was dużo. Dzień dobry. Cześć, kochani. Powiem w ten sposób, że zawsze z dużym szacunkiem patrzę na cukiernię Grzegorza Pelowskiego. Stara się, prawda, żeby wyglądały one godnie. Pamiętajmy, że Grzegorz Pelowski, cukiernia Pelowskiego, to właśnie fundator trybuny marszałka Józefa Piłsudskiego, a w tym roku zbiera pieniądze na hospicjum księdza Dudkiewicza, sprzedając chleb wyprodukowany w odrestaurowanej przez niego ruchomej piekarni wojskowej z czasów słusznie minionych z okresu zimnej wojny. Ale chleb ciepły, gorący. Co ciekawe, ta piekarnia... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Ta piekarnia ruchoma funkcjonowała w jednostce na Słowackiego zlikwidowanej, a dziś ten chleb w tej piekarni pieką piekarze, którzy kiedyś piekli go właśnie w tej jednostce, a więc warto podejść 108 limitowanych bochenków. Cześć, gdańszczanie! Zatrzymał się. Nadzieją, że serca zbiera.
Tutaj słyszymy chór krytyki politycznej. Witamy chór krytyki politycznej! Stoją na double-deckerze na górze, śpiewają nam wszystkim. Tam tak, tam są, no stoją. No tam też są. Witamy pana. Czy cała parada przyjdzie tędy? Chyba tak. No właśnie tego byłam ciekawa. A ja myślałem, że lekarze pan szuka. A nie, nie. Bo tam lekarz stoi. A nie, ja chciałam, żeby miała lekarza. Razem z odzyskaniem niepodległości kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze. Pamiętajmy, że Polska była jednym z pierwszych krajów, w którym kobiety uzyskały prawa wyborcze. O tym właśnie śpiewają nasi przyjaciele z krytyki politycznej. Można powiedzieć no woman, no cry, woman vote. Okej. Okay. Moi drodzy, właśnie. Dlaczego? Dlatego, że równouprawnienie, równa pozycja kobiet i mężczyzn to wartość, która też jest elementem naszej niepodległości. Wyobraźmy sobie, że Maria Curie Skłodowska nie mogła studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ kobiety w drugiej połowie XIX wieku nie mogły studiować. Jej siostra musiała wyjechać do Paryża na studia, a Maria Curie Skłodowska pracowała jako pedagog w szkole na Mazowszu i siostrze do Paryża wysłała pieniądze, a kiedy siostra zaczęła pracować jako lekarz, Maria Curie Skłodowska dołączyła do niej i zadziwiła świat. Bo polskie kobiety potrafią zadziwiać, prawda? Jesteśmy z was dumni! Nasze Marie Curie Skłodowskie. Słuchajcie, przygotujcie się na godzinę parady. Jesteście gotowi? Będzie to trwało. Mamy tu naprawdę mnóstwo uczestników grup rekonstrukcyjnych szkół podstawowych, przedszkoli, liceów, już bez gimnazjów w tym roku, ale nazywają się teraz liceami. Mamy też rekonstruktorów. Witamy gorąco Gdańszczan. Cześć kochani! Pogoda sprzyja, nie pada, jest fajnie. A tutaj obok nas, pod sklepem muzycznym, słyszymy grającą orkiestrę z Gościcina. Witamy ich serdecznie! Orkiestra z Gościcina gra pierwszą brygadę. Będziemy mieli szereg gości, bo nasza parada powoli staje się takim centrum zlotu gwiaździstego. Dołączą do nas również muzycy z... Mamy z Gościcina, mamy gości... Z Trąbek Wielki. Jest zespół, jest orkiestra Delta również z Czepa. Z wielu miejsc regionu pomorskiego. Teraz skręcamy ulicę Korzenną. Korzenna to była bardzo droga ulica. Tak jak dzisiaj na przykład drogie są apartamentowce, prawda, w niektórych częściach Gdańska, to była też taka elitarna ulica. Pamiętajmy, że korzenie były drogie. Ci, którzy handlowali korzeniami sprowadzanymi z dalekich krajów, to byli ludzie bardzo zamożni. I na tej właśnie ulicy mieszkał słynny Jan Heweliusz, który miał na niej swoje browary. Był rajcą gdańskim, a browary miał tak potężne, że musiał nawet wynajmować piwnicę ratusza Starego Miasta w Gdańsku, tu na Korzennej, żeby tam składować swoje piwo. I cały czas zauważamy, serdecznie witamy policjantów, którzy zabezpieczają bezpieczeństwo. Dziękujemy wam serdecznie, że jesteście wraz z nami. Witamy Gdańszczan na balkonach, tu na pierwszym piętrze, na Heweliusza. Na drugim piętrze panią, która się wychyla. Witamy panią serdecznie. Tam na trzecim piętrze pani w kapturze. I tam pan lekko zmarznięty na trzecim piętrze, który się chowa w oknie. Witamy was gorąco. Cześć, dzień dobry, ale was dużo. Dobrze się ciepło ubraliście, nie zmarzniecie. A to jest teraz tak. Właśnie teraz mijamy miejsce, gdzie po mojej lewej stronie znajdował się dom Jana Heweliusza i jego słynne obserwatorium.
Jarchewediusz, jeden z największych gdańszczan. Astronom, probarnik, rajca, twórca pierwszej mapy Księżyca. Dzień dobry, gdańszczanki. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pani. Niestety mijamy teraz mieszkanko Rysia Bąluskiego, którego chyba dzisiaj nie będzie, Leszku, bo już się przedłożył, ale zawsze nas witał z okna. Witamy panią z kucykiem. Ja na dole, proszę spojrzeć. Pani z kucykiem w okien, bo na drugim piętrze. Witamy panią na balkonie. Dzień dobry, w różowym. Panią w zielonym, panią w czerwonym. Witamy wszystkich gorąco i zapraszamy serdecznie. Przyłączcie się do parady, podejdźcie z nami na długi tam. W naszej paradzie jadą wyjątkowe pojazdy historyczne. Wojskowy UAZ 469B. Taki jest jego numer rejestracyjny, numer dokładnie GD35H. Służył w Braniewie, teraz jest to 9. Brygada Kawalerii Pancernej, a wcześniej był to 27. Pułk Zmechanizowany imienia króla Stefana Batorego, a jeszcze wcześniej 50. Pułk Zmechanizowany. Mamy Mercedesa SL, dzień dobry. Niesamowite samochody. Dzień dobry, Mercedes SL odkryty. Nieprawdopodobna konstrukcja. A powoli zbliżamy się teraz do ratusza. Ratusza Starego Miasta. I tu jest pewna taka nauka patriotyczna. W czasach krzyżackich, w których krzyżacy przejęli władzę w 1308 roku w Gdańsku, samorząd mieszczański był dławiony. I w czasach krzyżackich krzyżacy dzwonili tylko na ratusz wielkości ratusza Starego Miasta. Kiedy zrzucono jarzmo krzyżackie, zbudowaliśmy ratusz głównego miasta. Potężny na miarę gdańskich marzeń i aspiracji. Ten ratusz jest przepiękny, tamten jest imponujący, a przed nami ciekawa przyszłość. Mam nadzieję, że ta przyszłość zadziwi nas, jak to wszystko, co nas otacza. Widzimy w oknie Jana Heweliusza. Pozdrawiamy go serdecznie. Był tu rajcą gdańskim. Wynajmował piwnicę na swoje piwo europejskie, a jego dom znajdował się w miejscu tutaj tego budynku, znajdującego się na narożniku ulicy Korzennej. Tam były trzy domy, na dachach domów była platforma obserwacyjna, a na tyłach były wielkie browary. Jan Heweliusz w tamtych czasach, w wieku XVII, miliarder, gdański miliarder. A i co ciekawe, dożywotni rajca, przedstawiciel Starego Miasta w Radzie Głównego Miasta. Witamy serdecznie. Dzień dobry, gdańszczanie. Dzień dobry. Ale was dużo. Ja tak was liczę i jest aktualnie około 13672 ludzi i to cały czas narasta. Cześć. Jest pięknie. Dzień dobry, pozdrawiamy gdańszczan. Przed nami młyn. Wielki młyn. To oczywiście konstrukcja z czasów krzyżackich. Radunia, jej kanał, wielki kanał, który prowadził z Oruni do Gdańska, który zapewniał siłę wielkim... Dziękujemy za opiekę. Jesteśmy z wami. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Moi drodzy, już pod budynkiem poczty widzimy naszych gości. To orkiestra z Tczewa. Orkiestra Torpedo. Witamy ich gorąco. Nasza parada powoli staje się taką paradą, do której dołączają jak rzeki do głównego nurtu artyści z innych parad. Jest ona gada. Jest. Widzimy po prawej stronie, w okolicach poczty, orkiestrę dętą z Tczewa,
Kociewsko-Kaszubską Orkiestrę Dętą Torpeda. Ona dołącza do nas i jest taką forpocztą Siedleckiej Parady Niepodległości. Nazwa Torpeda działa na wyobraźnię. Wspaniały pomysł, wspaniała nazwa. Zaraz będą nam grali, kiedy zaczniemy ich bijać. Kiedy wszyscy Państwo tu stojący wzdłuż trasy dołączą do nas później i podejdą pod zieloną bramę, gdzie stoi scena, na tej scenie będziemy wykonywali pieśni patriotyczne, tam rozdamy Wam śpiewniki, tam wykonamy wspólnie hymn, a po wypuszczeniu gołębi będzie czas na wyjątkowe zdjęcie. Będzie to rekord świata, największe selfie patriotyczne na świecie. Wyjmiemy telefony, zrobimy sobie zdjęcie, podniesiemy rękę tak, żeby widać było nas i innych. Żebyśmy widzieli, że jesteśmy jedną wspólną rodziną. Opatrzymy to zdjęcie hashtagiem paradaniepodleglości.pl. Zapakujemy do internetu. Niech wszyscy wiedzą, jacy jesteśmy fajni. Prawdopodobnie zatykamy internet. Torpeda gra cały czas na bębnach, grupa perkusyjna pod wodzą legendarnego Rodrigueza.